No dobra. Tak więc to jest mój trzeci lot. Pozostałe też upublicznię. Pierwszy był ze wspomaganiem, drugi był już w trybie ratę, czy jak to się tam nazywa. Nie było, jeżeli ktoś na to liczył. Wszystko będzie pokazane. Może teraz będzie jakiś kret, chociaż mam nadzieję, że nie. Starczy wspomaganiem, bo aż takich prawie nie mam. Albo wiecie co, bez wspomagania. Start na luzie. Tak jak być powinno. Gogle mam na oczach, jest to pierwszy taki start. Dobra, jedziemy.
oto trzeci lot. Udało się wykonać parę przelotów przez drzewa. Trochę lipa, jak wspominałem w pierwszym nagraniu, no trochę wieje jednak tutaj, może nie widać, właśnie wybrałem takie miejsce, nieotwartą przestrzeń, ponieważ tutaj nie ma wiatru jako tako, ale jednak tak czy inaczej go czuć. Chociaż może teraz trochę ucichło. Trochę szkoda. Zaczynałem jak wiało mocno. Ale udało się, zrobiłem kilka przelotów przez drzewo, tak, trzeci lot. Była mała gleba. Szczerze mówiąc, potem chciałem lądować, sprawdzić, czy nic się nie stało z tym dronem, może jakieś śmigło czy coś, ale na szczęście nic się nie stało. Swoją drogą muszę przyznać, że prądożerny jest ten 600 mW nadajnik, ponieważ bateria starcza na znacznie krócej niż gdybym robił loty bez nadajnika i bez wizji. No i może to też kwestia tego, że latam bardziej dynamicznie.